Witam Was serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić książkę, którą wydała nasza Fundacja Mądrość Wschodu i Zachodu. Jest to następna publikacja w całej serii naszych prac. Jest to bardzo klasyczne wprowadzenie do Zen. Tak to wygląda. Jest to dosyć krótka książka, także ma około 100 stron. I jest podzielona na trzy części. Część pierwsza to jest historia i fakty Zen. W ogóle skąd to pochodzi, dlaczego, jak i jaka jest całe zakorzenienie kulturowo-filozoficzne tego podejścia. Potem jest druga część praktyki, czyli też dlaczego siedzimy, jak siedzimy, o co tutaj chodzi. I w trzeciej części są potem jeszcze praktyczne wskazówki, jak i odpowiedzi na najczęstsze pytania. Książka ta jest dobra dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z Zen, ale też dla tych osób, które już Zen praktykują i chcą po prostu cały czas na nowo odświeżyć to swoje ćwiczenie lub spojrzeć jeszcze raz na przykład z tego punktu widzenia na swoją praktykę i w tym kontakcie będąc mogą też być może coś zyskać. Przynajmniej tak bym bardzo chciał, żeby to było pożyteczne dla wszystkich.